Cześć, dzień dobry. Ja was na samym początku chciałbym bardzo serdecznie przeprosić za to, że kolejny raz dzisiaj będę mówił o tych sprawach. Wiem, że wy to ciężko znosicie i macie jakieś bóle głowy, musicie brać meliskę i tak dalej. Bardzo was serdecznie przepraszam, że muszę wam zepsuć weekend. Naprawdę, ten długi weekend. Ale miałem dzisiaj robić film o zupełnie innej tematyce. Jednak... Pan Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia, powiedział, że będzie wysyłał do galerii handlowych panów policjantów, żeby kontrolowali, czy ludzie mają maseczki. Jak to on powiedział, nie może być sytuacji, że w galeriach handlowych są osoby bez maseczek. Pan Andrusiewicz jest rzecznikiem prasowym Ministerstwa Zdrowia. Ostatnio udzielił wywiadu takiej rozmowy dla TVN24. I tam powiedział te oto słowa. Ja wam zacytuję to, co jest napisane akurat w dzienniku Gazeta Prawna. Dziennik Gazeta Prawna, no to każdy zna. Yy, cytuję. Nie może być sytuacji, że w galeriach handlowych są osoby bez masek. Dlatego też w tych miejscach pojawią się policjanci, a ochroniarz przy wejściu ma przypominać o jej założeniu. Powiedział w TVN24 rzecznik prasowy Wojciech Andrusiewicz. Kurcze, kiedyś to było tak, że w galeriach handlowych to byli panowie ochraniarze, którzy kontrolowali, czy ktoś czegoś nie ukradł, żeby był porządek, albo byli policjanci, którzy kontrolowali, czy ktoś czegoś nie ukradł, czy jest wszystko w porządku. A teraz się okazuje, że jak są naprawdę jakieś wybryki gdzieś huligańskie na mieście, w centrum miasta, okazuje się, że są braki personelu, dlatego że większość policjantów, no to sprawdza, czy ludzie mają maseczki. Kurczę. A ci ludzie, którzy padają ofiarą na przykład brutalnych pobić, napaści gdzieś na ulicy, w centrach nawet handlowych, no to nie, nie jest ważne, że ukradł. Nie jest ważne, że ukradł. Bo złodziej, jeśli mam maseczkę, to ok. Gorszy jest ten, który nie ukradł, ale nie miał maseczki, i tutaj trzeba wezwać policję. No, takie kuriozum, taka sytuacja kuriozalna, że naprawdę. Wkrótce nie będzie nas miał kto, nie wiem, bronić, pilnować na ulicy, bo wszyscy będą oddelegowani do nowych zadań. Uwaga, cytuję, nadal, Dziennik Gazeta Prawna. Minister zdrowia Adam Niedzielski spotkał się w piątek rano z komendantem głównym policji, generałem, inspektorem Jarosławem Szymczykiem. Rozmawiali o przestrzeganiu przepisów związanych z obostrzeniami epidemicznymi w obliczu czwartej fali. Zakażeń. Ja proponuję, żeby najlepiej to w ogóle policję już rozwiązać i mianować policję jako takich strażników dziewiętnastkowych czyli oddelegowani tylko tam. Czyli generalnie już policja, pogotowie, sanepi, to już nie to co było kiedyś, tylko teraz w, w, imię, w imię jednej sprawy, żeby wszyscy już tam się przenieśli. Najlepiej na przykład dziewiętnastkowa, na przykład policja dziewiętnaście. Komentat przedstawił, tenż pan Szymczak yy, przedstawił informacje i z ostatniej doby, i z ostatniego miesiąca. Dzisiaj, tych kontroli w środkach transportów, tak napisała polska agencja prasowa, za ostatnią dobę jest 4000. W ciągu ostatniej doby policja 7000 razy interweniowała wobec osób, które nie przestrzegają zasłaniania nos, nosa i ust. Podsumował spotkanie Andrusiewicz. Czy gdyby. Dwa lata temu, albo 10 lat temu jeszcze lepiej, ktoś wam powiedział, że dostaniecie, nie wiem, zostaniecie skontrolowani, bo nie mieliście zasłoniętych ust i nosa. Dostaniecie mandat, to jakbyście zareagowali? No chyba byście parsnęli śmiem. To, co było jeszcze niedawno, teraz, no było jakieś nie do pomyślenia to, co jest teraz. To było nie do pomyślenia. Teraz rzeczy to już jest abstrakcja, moi drodzy. Dodał. Pan Andrusiewicz, że policja do tej pory skontrolowała także 85 milionów osób przebywających na kwarantannie i ponad 190 tysięcy środków transportu miejskiego. To 85 milionów osób, to nie tylko to medium pisze, ale wszystkie. Więc albo panu Andrusiewiczowi Szczepanowi się pomieszało wszystko w głowie, albo się nie wyspał, albo. Pomylił się, no ale 85 milionów osób to tak jakby każdego Polaka dwa razy na kwarantannie przetrzymali. No po prostu to jest nieprawdopodobne. Ja na przykład osobiście na kwarantannie nie byłem. Nie byłem. No większość z Polaków też nie była chyba. To nie wszyscy Polacy byli na kwarantannie ludzie. To wysiłek, tu wysiłek policji ukierunkowany jest rzeczywiście na zapobieganie transmisji. Nie no, naprawdę dożyliśmy takich czasów, że policja zajmuje się transmisją dziewiętnastkową. Zamiast łapać złodziei na ulicy, zamiast złapać piratów drogowych, zdaniem policji, jak przekazał Andrusiewicz, mniejszym problemem jest noszenie maseczek w środkach komunikacji publicznej, a większym w galeriach handlowych. Dlatego też policjanci mają pojawić się w galeriach handlowych. Dlatego też policjanci mają pojawić się w galeriach handlowych. Ale to po co, w jakim charakterze bronić na przykład sklepu przed złodziejami rozumiem, żeby nie ukradli e, iPhone'a ze sklepu z, z AGD. Tak mi się wydaje, no bo po co innego? E, zdecydowanie, zdecydowanie te rozmowy z komendantem głównym policji były kierunkowane na obecność policji w miejscach. Że sam widok funkcjonariuszy może wzbudzić pewne zachowania, które są zachowaniami akceptowalnymi. Czyli właśnie zasłanianie nosa i ust. Powiedział. Aha, to czyli pan Andrusiewicz powiedział, że jak on wyśle policjantów, to samo to sprawi, że już obywatele odwiedzający galerie już będą się dostosowywać na sam widok. To czasem tak jest, nie? że na przykład, jak jest przed domem jakaś kamera, która nie jest podłączona, po prostu tylko jest tam. Zawieszona, no ale sam widok tej kamery powoduje, że, no że większość, no to już jednak czuje respekt. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia, czyli pan Andrusiewicz, Szczepan, podkreślił, że czego ma tam na imię, chyba Szczepan, mi się wydaje nie, wiem, że jednak samo noszenie maseczek nie pomoże dlatego też we wtorek będzie, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami polskiej rady centrów handlowych. Ciekawe, co tam będą obradować. Ogłaszaliśmy już swego czasu akcję, która mówiła o maskowaniu. Zamaskowanym manekinie. Na wzór tego manekina każdy ma być zamaskowany. Nie może być sytuacji, w której do galerii handlowej wlewają się potoki ludzi, którzy nie mają żadnej maseczki i nikt nie zwraca im na to uwagi. Wszyscy mają być zamaskowani. Ja pierdykam, ale czasy. Chcemy, by przy wejściu do każdej galerii handlowej stał ochroniarz. Który będzie przypominał obowiązku noszenia maseczki. Hmm. Nie będę tutaj dyskutował o y, zasadności tego y, instrumentu na twarzy, bo nie o tym jest mowa. Ja dzisiaj chciałem po prostu przeczytać wam, powiedzieć wam to, co powiedział pan rzecznik prosowy Ministerstwa Zdrowia, czyli pan Andrusiewicz, że nie może być tak, że ktoś wchodzi do galerii bez maseczki. Maskowanie, zamaskowany manekin na wzór tego manekina. Każdy ma być zamaskowany, tak? Powiedział pan Andrusiewicz. No to, to nie są moje jakieś fanaberie, jakieś, jakieś wymysły, ale ja, to teraz jest Halloween. Ale to się rewelacyjnie Halloween, amerykańskie święto masonów. Halloween teraz jest. No to moi drodzy, duchy może przyjdą na nawiedzą, a to we wszystkich świętych duchy będą nawiedzać zaduszki. Moi drodzy. To jest. No to jest taki czas, taka, taki moment w naszej historii, że w sklepie to ochroniarz nie jest po to, żeby pilnować, czy ktoś czegoś nie ukradł, tylko ten ochroniarz jest po to, żeby sprawdzać, czy ktoś ma noc zasłonięty. No, niezłe mają tam jazdy. I powiem szczerze, przyznam, że niezłe jazdy tam mają. Ja nie wiem, co oni piją, co oni tam sobie lubią golnąć. Nie mam zielonego pojęcia, ale. Na trzeźwego to mi nie wygląda, to naprawdę musi być jakaś faza. Taka, no mi się wydaje, że tam, nie wiem, jak się na przykład wypije za dużo browarka, no to też można na drugi dzień trochę tam w głowie, może się trochę poprzestawiać, czy tam po wódeczce też może się poprzestawiać. Ja sam nie piję no, od czasu do czasu, jakieś winko czy piwko od czasu do czasu, ale tak, no ogół to nie. Staram się nie pić, prowadzę zdrowy tryb życia nie pije koli od 4 miesięcy, naprawdę rewelacyjnie, ale tak pół żartem, pół serio, ale no, jak ja czytam coś takiego, że pan Andrusiewicz, a ja ostatnio widziałem, że tam w TVP czy w TVN nawet siedzą koło siebie, ani maseczki nie ma prowadząca, prowadzący ani gość, ani nikt inny, no dziwne, no, ale to albo, albo, albo wszyscy, albo nikt, bo na przykład hmm na świeżym powietrzu, na cmentarzu i w galerii handlowej, no to w galerii handlowej. Ja nie wiem, ja sobie tego nie wyobrażam. Ja jakoś nie mogę się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, naprawdę. Bo ostatnio czytałem taką informację, że coś tam ktoś komuś coś zrobił, i policja nie dojechała. To były pytania, a to, gdzie była policja, to ja już znam odpowiedź. Policja była w galerii handlowej, sprawdzali, czy są usta pozasłaniane. To musicie sobie, panie Szymczak, dokoptować więcej policjantów, musicie zrobić pobór, ale to najlepiej zrobić takie jednostki anty, na przykład dziewiętnastkowe, czy tam dziewiętnastkowe i inne jednostki takie normalne, czyli tradycyjna policja. Z pogotowiem to samo zwykłe pogotowie i pogotowie dziewiętnastkowe. Sanepid zwykły, sanepid dziewiętnastkowy. Co tam jeszcze mamy? Strażaków zwykłych, strażaków dziewiętnastkowym. No przecież muszą ugasić ten pożar, prawda? Który się e, unosi w chmurach, w głowach niektórych. Dobra, trzymajcie się bardzo szybko, moi drodzy. Ja wiem, że te informacje są takie pesymistyczne, ale z drugiej strony to trochę czasem można się pośmiać. W każdym czymś takim można znaleźć źdźbło, Czegoś humorystycznego i no nie tylko... Nie wiadomo, czasem mówi się, nie wiadomo czy się śmiać, nie wiadomo czy płakać, w tym przypadku tak właśnie jest. Nie wiadomo. Najlepiej jedno i drugie. Dobra, wypijcie sobie tę maliskę strzelcie. Pan Andrusiewicz Szczepan... Przepraszam, jaką ma na imię, bo coraz mi się mówi, że Szczepan, ale to nie chyba Szczepek. Andrusiewicz, Andrusiewicz, zapomniałem, ale nawet to imię też mu bardzo dobrze pasuje, więc to jest... Imię pasuje jak ulał, nie? No? W każdej galerii handlowej o już 85 milionów y, tam mieli na kwarantannie. 85 milionów Polaków. To chyba pan naprawdę Andrusiewicz to musiał nieźle wczoraj zaszaleć. Była jakaś impreza u Mazurka czy nie była? A właśnie, a propos Mazurka, u pana Mazurka by, były tam zasłaniane czy nie były zasłaniane? Bo ja tam na fotkach nie widziałem. Nie widziałem, żeby były zasłaniane. W Angliński tam bez, wszyscy bez, wszyscy bez, moi drodzy. Nie było nikogo. Dobra, trzymajcie się, bo mi już nie chce się mówić. Fanzolenie takie trzy po trzy, a pan Andrusiewicz przecież sobie dzisiaj pił whisky z panem ministrem. Wypiją, obalą tam, że fajnie tydzień poszedł, fajne występy w telewizorze były, fajne, fajne i za tydzień znów coś wymyślą. Ja powiem wam szczerze, że trochę się kurczę obawiam, że jednak ta czwarta będzie, że jednak będzie na większą skalę. Coś to się rozkręca, coś się rozkręca, coś moi drodzy w trawie piszczy. Coś w trawie piszczy, zamaskowane manekiny. Pozdrawiam i do usłyszenia, cześć pa.